Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Lenin powiedział, że amerykańscy kapitaliści sprzedadzą komunistom sowieckim sznur, na którym komunizm powiesi amerykański kapitalizm. Dzisiaj Xi Jinping, komunista chiński, powiedział, że komuniści amerykańscy oddadzą za darmo sznur po to, żeby komuniści chińscy powiesili amerykański kapitalizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No taka jest prawda, taka jest prawda. Teraz to takie było powiedzonko. Nie wiadomo, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe. No ale to jest taka metafora marksistowska na ten temat, co kapitalizm jest w stanie zrobić i jaki raj czeka w komunizmie. No i to przekonanie, ta wiara ateistyczna, że tak można powiedzieć, że kapitalizm upadnie i komunizm zakwitnie. No, stało się troszeczkę inaczej. Soviet Union, czyli Związek Radziecki, czyli Związek Sowiecki upadł w 1989 roku. No nie do końca tak upadł, bo w zasadzie to komunistyczne świnie przejęły i sprywatyzowały wszystko, co można. W Polsce to samo stało, komunistyczne świnie. Dlaczego ja mówię komunistyczne świnie? No bo jeżeli ktoś czytał powieść czy nowelę Orwella 1984, no to tam właśnie była rewolucja komunistyczna w imię równości, no ale później świnie przyszły i powiedziały, że wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie są najrówniejsze. No i w Magdalence właśnie najrówniejsze świnie opanowały wszystko, a reszta po prostu miała obiecanki demokracji okrągłego stołu. Miał upaść, miał być powieszony. Teraz na dzień dzisiejszy od nowa zaczyna być ten sznur dosyć taki ważny, wychodzi na to, że widać ta polityka zagraniczna Bidena, no to daje niezłą plamę. To jest właśnie to samo ten sznur, co było przy Leninie, teraz jest przy Xi Jinpingu. Na Alasce usiedli chińscy przywódcy, no i amerykańscy przywódcy z partii socjalistycznej, demokratycznej Bidena. Tu jest taki konflikt. To jest konflikt taki życiowy, egzystencyjny. Kto przetrwa, kto wytrzyma. No i widać, że jednak komuniści amerykańscy, no to są bardzo podnieceni tym samozniszczeniem. To jest to, co charakteryzuje większość polityków i można powiedzieć wszystkich akademików amerykańskich. Oni chcą zniszczyć te 250 lat, prawie 300 lat niepodległej Ameryki. Oni nienawidzą tego. Także kiedy jeden z Chińczyków, Yang Jiechi, komunistyczny minister spraw zagranicznych, zaczął opierniczać sekretarza do spraw zagranicy i sekretarza stanu Antony Blinken, po prostu czerwienił się uszy mu się zarumieniła twarz. No, Chińczycy opieprzali Amerykę za to, że prawa ludzkie są zniszczone. Nie ma praw ludzkich, obywatelskich w Ameryce, że prawa mniejszości też są niedemokratyczne, że cały system jest nierówności społecznej. No i to jest w zasadzie wszystko to, co Chińczyk powtarzał, no co cała partia demokratyczna przez ostatnie 4 lata napiernicza, to było na platformie tej wyborczej, no to właśnie w ten sposób Biden przekazywał o Ameryce. No w Ameryka, amerykańscy dziennikarze, którzy kompletnie
kompletnie są komunistami, są za jednopartyjnym systemem, po prostu chcą zniszczyć Amerykę. Jest taki projekt 1619. Chodzi o to, że Ameryka zaczęła się od pierwszego przywiezienia niewolnika z Afryki. To jest straszne, ale tego rodzaju teksty, to są na koledżach, na uniwersytetach, wśród polityków. To jest po prostu, to jest fakt. To jest fakt, że komuniści rozwalają Amerykę od początku. Blinken nie czuł się tam swobodnie, nie czuł się jakoś na pozycji, rozmawiać z pozycji amerykańskiej. No i powiedział, że w Ameryce to co najmniej wszystkie te problemy są, faktycznie są, ale mówi się o nich otwarcie. Nie tak jak w Chinach, kiedy się nie mówi o Ujgurgach. Niby odwinął się Chińczykowi, ale dostał w pyszczydło, Biden dostał w pyszczydło, Ameryka dostała w twarz. Nie jest to najlepsze. Później powiedział Chińczykowi, że Chińczyk za dużo gadał i że gadał dłużej niż mu się należało. Ale prawda jest taka, że w Ameryce, którzy kontrolują całą tą amerykańską kulturę, środki masowego przekazu i wszystkie te instytucje, fabrykują ten sztuczny sznur tej nienawiści amerykańskiej do całego świata. I zrobili ten sznur, dali go komunistom chińskim. A przez 4 ostatnie lata, przez 5 lat w zasadzie, pompowali tą wydajność produkcyjną sznura jak tylko mogli. Wszystkie te ruchy intelektualne w Stanach Zjednoczonych, które były, które są w zasadzie tam w zapleczu i pchają tą ideologię zniszczenia Ameryki, w zasadzie to tak przenośni i dosłownie, to są te podstawy amerykańskich autorytetów. To są podstawy instytucji amerykańskich, bo cały ten marsz przez instytucje, który odbywał się przez 60 lat, właśnie zaowocował tym, że we wszystkich instytucjach państwowych są komuniści. Wszyscy przedsiębiorczy, ludzie, którzy tworzyli kapitalizm, oni po prostu płacą tylko podatki, a wszyscy komuniści są w budżetówce, są w urzędach, są w polityce, są w szkolnictwie. Wszystko to, co wymaga państwowego pieniądza, czyli prywatnego podatku, cała lewica po prostu opanowała. 95% uniwersytetów to są komuniści. Oni wprowadzają taką teologię, teorię, że Ameryka to w zasadzie jest zbudowana na zniszczeniu praw ludzkich i na zniszczeniu godności ludzkiej. Oni doprowadzili do tego, że Chińczycy teraz przychodzą i mówią, że cała ta unikalność amerykańska, cała ta konstytucja, cała ta wolność, to było wszystko pic na wodę, fotomontaż, same amerykańskie slogany, i że Ameryka to było tylko miejsce represji, nadużywania i wykorzystywania całego świata. To bardzo pasuje komunistom, jeżeli ma poparcie w głosie amerykańskich obywateli, w głosie amerykańskich polityków, studentów, profesorów i tak dalej. Jak naród może wytrzymać? Jak naród może utrzymać się, jeżeli ma takich liderów ideologicznych, tych przywódców ideologicznych, jeżeli zakładają, że wszystkie te wartości, to nie są wartości, że to jest wszystko po prostu zło, że to jest jedno wielkie zło. Ten Chińczyk Yang i jego koledzy w zasadzie, wracając chyba do Beijing, się śmieli, nieźle się śmieli z Amerykanów, żeby z tego, że Ameryka po prostu jest jak zbity pies, i Chińczycy teraz w zasadzie
no tak, tak jak na Bliskim Wschodzie, nie szanują ludzi, którzy pokazują swoją słabość. No tak, także nowi amerykańscy przywódcy, no to dla Chińczyków to są frajerzy, no to po prostu są naiwni idioci Lenina, także dzisiaj to są naiwnymi idiotami Xi Jinpinga. W Ameryce niedawno była taka sytuacja, że Biden nakazał tam, żeby kobiety w ciąży, które latają w amerykańskim armii jako pilotki, no, że mają mieć zaprojektowane te kombinezony lotnicze dla kobiet w ciąży. No, jakaś kretynka, feministka, która nigdy dzieci nie miała, powiedziała, że kiedy pilotka lata, no to ona, będąc w 8 miesiącu ciąży, ona musi mieć taki kombinezon. No, każdy normalny rozumie, że tam, jeżeli tam jest przeciążenie 2, 3 czy 4 te G, czyli G, czyli te przeciążenie czy obciążenie ziemskie, przyciąganie ziemskie, no to akurat kobieta w ciąży, no to już nie byłaby w ciąży i w tym kombinezonie po prostu by chyba urodziła na szybko, bo by ten dzieciak wysmyknął się. No ale tak feministki, tak poprawność polityczna doprowadza do tego, że wojsko zaczęło planować kombinezony dla pilotek, które latają na myśliwcach, w samolotach myśliwskich. No a do tego jeszcze w armii amerykańskiej też jakaś kretynka wyszła, no i zaczęła pokazywać, jakie fryzury są dozwolone w amerykańskiej armii. No też to dziecinnieje, to też to głupieje, no to już po prostu wojsko zaczyna być zamienione w przedszkole i w piaskownicę, także Chińczycy nieźle muszą się śmiać. No cały świat się śmieje z tych kretynów. No co się stało w Ameryce? W Ameryce się stało to, że ofiary zostały wyniesione na poziom bohaterów. No jeżeli wszystkie, i to jest traktowane jako jakiś duży honor, jeżeli no do czego to doprowadza? Doprowadza do tego, że różne łobuzy, chuligani i bandziory, które szabrowały sklepy w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w Detroit i kradły tam jakieś Gucci, nie Gucci w bardzo bogatych sklepach, no to oni są, no politycy mówią, że im się należy odwet, że oni po prostu byli tyle lat represjonowani, że teraz mogą rabować. No to jest kretyństwo, to jest, nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości, to jest najgorsze, co może być. Również plutokraci, technokraci, wszyscy ludzie na tych wyższych stanowiskach, no to oni wykorzystują cały system społeczny, ale ślizgają się na tym. Ludzie na tych, na takich sloganach się po prostu ślizgają. Nie będzie takiego społeczeństwa. Nie ma takiego społeczeństwa, które będzie tak negatywnie nastawione do swojej historii i do samego społeczeństwa w sobie, żeby osiągnęło jakiś sukces. To jest po prostu no to jest kolczasta droga, to jest dziurawa droga, przez to się nie przejedzie. Następna sprawa, no to jest to, co w Chinach bardzo uwielbiają, czyli nauka. No tam ludzie przechodzą do przodu przez naukę. W Ameryce odwrotnie. W Ameryce powiedzieli, że w imię równości, no to w zasadzie trzeba pokazywać matury, trzeba pokazywać egzaminy wstępne, trzeba pokazywać cokolwiek miało sprawdzać, kto jest lepszy, no to ma być zniszczone. No i teraz kto będzie się dostawał? No przecież wiadomo, że nie
wszyscy mają się dostawać. Jakieś te egzaminy, no to były wyznacznikiem jakimś tam, że tam 1 na 5 czy 1 na 10 był przyjmowany według normalnego wyznacznika. Teraz jeżeli te egzaminy są pousuwane, no to już teraz najbardziej bystre dzieciaki z pewnych dzielnic, z pewnych miejsc w każdym mieście, kiedyś miały szansę pokazać, że coś umiały, to się dostawały. No a teraz ta szansa została im zabrana, także, że nie dostaną się do szkół i nie będą wykatapultowane z ich społeczeństwa. Dzieciaki z tych samych dzielnic będą się dostawały do szkół, no ale po znajomości, nie po tym, co mają w głowie, tylko po znajomości. No i to jest cały ten podstawa socjalizmu, tak? Kto żył w PRL-u, no to wie, co to jest. No i dzisiaj amerykańscy socjaliści właśnie dokładnie to proponują, żeby byli wszyscy równi, no ale po znajomości ludzie są równiejsi. No i to fanatyczne podejście do seksu, do płci, do tych najróżniejszych, do rasy, do koloru skóry i tak dalej, te 51 płci, no to rozkłada Amerykę, to dzieli Amerykę, to po prostu stawia ludzi we wrogich obozach. No i to jest ta teoria marksistowska tej wojny, walki klas. No 100 lat temu to była walka klas. No a teraz przerobili to komuniści na walkę ras. No i osiągają to samo. Jest do tego dołożyć ten kapitalizm, dołożyć ten sznur. I wszystko się zgadza. No Chińczycy okazali się bardziej sprawni. No oni patrzyli na Sowietów, patrzyli na Polskę, patrzyli na Solidarność. U nich w 89 roku, no to w zasadzie otworzyli się na ten kapitalizm. Zaczęli produkować tanie sześciopalczaste laleczki dla McDonald'sa. No a teraz po 30 latach produkują elektronikę, bardzo, bardzo skomplikowaną elektronikę, telefony. No w zasadzie wszystko przejęli, maseczki do całej tej pandemii, no to 95% to jest zbudowana w komunistycznych Chinach, także kapitalizm już za dużo nie pracuje, no ale amerykańscy komuniści no eksportują, oddają ten sznur Chińczykom, żeby Chińczycy powiesili Amerykę. Dlatego trzeba głosować, trzeba wygonić tych wszystkich nienormalnych kretynów. 2022, głosujcie gdzie możecie, chodźcie na wybory lokalne, chodźcie, wybierajcie ludzi do komitetu szkolnego. Na najniższym poziomie, jaki może być, głosujcie, chodźcie na spotkania miejskie, gdzie się da. Głosujcie w wyborach międzyprezydenckich 2022, głosujcie w wyborach 2024. No nie wiadomo, kto będzie prezydentem w 2024. Przy następnych wyborach jest możliwe, że Kamala Harris, bo patrząc na Joe Chińczyka Bidena, no to ten człowiek jest po prostu, no, dziwaczna sytuacja. To Breżniew to był śmiech, no ale Biden to jest już kompletna jakaś klęska. To jest kompletna klapa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz spostrzeżenia czy pytania? Serdecznie zapraszam. Subskrybujesz? Dziękuję. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla konserwatystów. No, dziękuję za wasz światopogląd. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No, jeżeli macie takie przekonania, no to wiadomo, kraj jakoś się utrzyma, naród się utrzyma. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się na to, co się dzieje z Ameryką. Popatrzcie się na cenę benzyny. Popatrzcie się na to, jak Chiny leją w twarz Amerykę. Popatrzcie się, jak Putin potraktował Bidena. No, Ameryka rozpada się. No, nie tyle się rozpada, co jest rozkładana od środka przez amerykańskich komunistów.
Wszyscy muszą się obudzić, wszyscy muszą zacząć głosować. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.